A przed nami cztery różne ciągi. I w tym filmie chciałbym przekonać Cię, że niektóre z tych ciągów mają granice, a inne nie. Przypomnę, że mówimy, że ciąg ma granicę, czy też, że dąży do jakiejś liczby, no jeżeli w miarę wzrostu n wyrazy tego ciągu są coraz bliżej no, tej właśnie granicy, czyli coraz lepiej przybliżają swoją granicę. Wtedy mówimy, że ten ciąg jest zbieżny no, do tej liczby, czy też, że ta liczba jest granicą ciągu. No jeżeli tak nie jest, to mówimy, że ciąg nie ma granicy, nie jest zbieżny, czy też czasem mówimy też, że jest rozbieżny. To nie jest precyzyjna definicja, ale właściwie taki sens pojęcia granicy. No i wobec tego teraz może zachęcam Cię, żebyś przerwał oglądanie tego filmu i spróbował sam popatrzeć na te ciągi i rozstrzygnąć, czy któreś z nich zbliżają się do jakiejś liczby, czyli są zbieżne, czy też nie. Dobrze, to teraz zacznijmy może od ciągu AN. Popatrzmy, ciąg AN jest ułamkiem, wyrazy tego ciągu są ułamkami i w liczniku i w mianowniku jest wielomian stopnia drugiego, prawda? Teraz tak, interesują nas dalekie wyrazy tego ciągu, czyli interesuje nas, co się dzieje, jak N rośnie, prawda? Jest coraz większe. Mówi się, N dąży do nieskończoności. Więc jak N jest bardzo duże, pomyślmy na przykład N równe 1000, no to N kwadrat jest milion, a 9N to jest 9000, prawda? Czyli w porównaniu z N kwadrat zarówno 9N, jak i 8 jest małe. Czyli w zasadzie możemy przypuszczać, że dla dużych n, to właściwie moglibyśmy pewnie pominąć te 9n plus 8 w liczniku i pominąć 6n w mianowniku. Czyli możemy przypuszczać, że jak n jest bardzo duże, to no i n kwadrat przez n kwadrat to jest właściwie 1, prawda? Czyli że jak n rośnie, to ten ułamek coraz bardziej zbliża się do jedynki. No i dobrze jest, żeby sobie wyrobić jakieś takie, prawda, dziś w dobie komputerów możemy szybko policzyć różne rzeczy, więc tutaj, prawda, jak to tak eksperymentalnie można by zweryfikować nasze przypuszczenie. Prawda? Oczywiście nie da się numerycznie udowodnić, że ten ciąg zbiega do jakiejś granicy, ale jest to takie eksperymentalne potwierdzenie. Spójrzmy. Tutaj jest n równe 2, 4, 1000, 100, 1000, 3000 i tu jest ten ciąg AN. Prawda? Na początku jest 1,8, potem jest 1,5. No tu już widać, że coraz lepiej jakby przybliża nam rzeczywiście tę jedynkę. I może jeszcze, żeby lepiej się o tym przekonać, że rzeczywiście to nie jest przypadek, to może dobrze by było zapisać to sobie troszkę inaczej. Zobaczmy, zapiszę to może tak, n kwadrat plus 6n, mianowicie 9n zapiszę jako 6n plus 3n, plus 3n plus 8, no i to podzielone przez n kwadrat plus 6n. No i teraz to mogę zapisać, że to jest 1 plus 3n plus 8 przez n razy n plus 6. No jakby ktoś jeszcze chciał troszeczkę dokładniej popatrzeć, to jest 1 plus 1n, a tu by było 3n plus 8 przez n plus 6. No i widzimy, że znowu, jak n jest bardzo duże, to pewnie ta liczba to jest bardzo bliska 3, więc to w zasadzie możemy pomyśleć, że to jest 1 plus 3 przez n. Prawda? Bo to tutaj jest bardzo bliskie trójki. No i widać, że jak w miarę wzrostu n, no 3 przez n może być uczynione dowolnie małym. Prawda? To jest dowolna liczba, która jest bardzo bliska zera, czyli ten ciąg ma granicę 1. I rzeczywiście tak jest, czyli ten ciąg jest zbieżny do jedynki, czyli Inna forma tego zapisu to się pisze tak, limes AN, tu się pisze przy N dążącym do nieskończoności, jest równe 1. Prawda? Ten napis mówi, że granicą ciągu AN jest liczba 1 i sens tego jest właśnie taki, że jak N jest bardzo duże, to wyrazy tego ciągu są coraz bliższe jedynki. Dobrze, przejdźmy teraz do ciągu BN. No, tutaj mamy znowuż ułamek. W liczniku jest 2 do n tej plus 1, w mianowniku jest 2n plus 1.
No, rozumując, podobnie jak poprzednio, możemy sobie przypuszczać, że dla dużych n-ów właściwie, czy dodamy tę jedynkę, czy nie, to pewnie jest wszystko jedno. Więc pewnie to się nie będzie wiele różniło, jak napiszemy, że to jest 2 do n tej przez 2 n. No i teraz znowu, jak popatrzymy, co się dzieje z licznikiem i mianownikiem tego ułamka, no to jak n wzrasta o 1, to licznik wzrasta 2 razy, prawda? 2 do n tej, 2 do n plus pierwszej, to jest 2 razy 2 do n tej. A mianownik wzrośnie tylko o 2. Prawda? Różnica między 2 razy n, czyli 2 razy n plus 1 minus 2 razy n, no to jest po prostu 2. Czyli licznik wzrasta, jeżeli n wzrośnie o 1, no to licznik wzrasta o 2. Natomiast mianownik za każdym razem wzrasta 2 razy. Więc możemy przypuszczać, że rzeczywiście licznik wzrasta dwukrotnie. Czyli licznik rośnie dużo szybciej niż mianownik i możemy przypuszczać, że to jest bardzo duża liczba. No i spróbujmy zweryfikować to nasze przypuszczenie. Tutaj znowu mamy kilka obliczeń, więc tu mam n 2, 10, 20, 30, no i tu mam wyrazy bn, prawda? Jak n jest równe 2, no to mamy akurat bn jest 1, no bo 2 do n to jest to samo co 2n, 2 do kwadratu to jest to samo co 2 razy 2, no i tu bn jest 1. Dla n równego 10 już to jest około 49, dla n równego 20 jest około 25 500, prawda? Dla n równego 30 mamy już tutaj, ile to jest? 17 milionów. Tak? Więc widać, że to bardzo 2 do n tej rośnie bardzo szybko w porównaniu z 2n. Czyli możemy przypuszczać, że ten ciąg dąży do nieskończoności. No z pewnością nie zbliża się do żadnej liczby. Tak? Czyli ten nie ma granicy. Nie ma, nie jest zbieżny. Dobrze, teraz mamy ciąg Cn i znowu, to jest ułamek, w liczniku mamy n kwadrat plus 1, na dole mamy n plus 1000. No i rozumując, podobnie jak poprzednio, moglibyśmy sobie pomyśleć, że jak n jest bardzo duże, to n kwadrat, czy n kwadrat plus 1, to pewnie jest wszystko jedno, więc znowuż w liczniku mamy z grubsza n kwadrat. I znowuż, jak n jest bardzo duże, to czy tu jest n, czy tu jest n przez 1000, n plus 1000, to też pewnie nie ma większego znaczenia. Czy pomyślmy o n na przykład 100 milionów. Prawda? Czy dzielimy przez 100 milionów, czy przez 100 milionów 1000 liczbę n kwadrat, to pewnie nie ma większego znaczenia, więc możemy przypuszczać, że znowuż to będzie n kwadrat przez n, no i to jest n. Czyli znowuż ten ciąg Cn wygląda na to, że on rośnie no, mniej więcej jak n. Czyli wygląda na to, że on również będzie nie będzie zbieżny, będzie dążył do nieskończoności. Prawda? Wyrazy Cn mogą być tak duże, jak tylko chce. Czyli nie jest zbieżny. No i popatrzmy jeszcze tutaj na taki kolejny rachuneczek. Też możemy sobie sprawdzić, co się dzieje. Prawda? Tu mam n 5, 10, 100, 1000, 5000. Prawda? No i Cn na początku jest mały. Prawda? No bo prawda, jak n jest małe, no to te 1000 jest tutaj ważne. A jak n jest mały, no to ważne jest to 1000 i n kwadrat przez 1000. Prawda? Dla małych n-ów to jest mała liczba. Nadal jak n równe 10, no jeszcze dla 100, prawda? Dla 100 to chyba jest coś tutaj jakiś błąd, prawda? Bo to jest 10 tysięcy przez 1100, więc to tutaj jest chyba powinno być 9 i 1. Nie ma to większego znaczenia, ale pewnie raczej jest. Raczej to jest tutaj 9 i 1. No a potem dla 1000 jest 500, dla 5000 jest 4100. No i spróbujmy zapisać jakoś ten ciąg, żeby było widać może lepiej, jak on wygląda. W tym celu skorzystamy tutaj ze wzoru skróconego mnożenia, mianowicie napiszemy tak n kwadrat minus 1000 do kwadratu i plus 1000 do kwadratu plus 1, czyli dodałem i odjąłem milion, prawda? Czyli de facto nie zmieniłem licznika, ale dzięki temu mogę zapisać, prawda, n kwadrat minus 1000 do kwadratu to jest n minus 1000 razy n plus 1000 i to wszystko jest dzielone przez n plus 1000. To jest to,
No i zostaje mi plus 1000 do kwadratu, czyli milion, zatem milion jeden. Milion jeden. Tak, podzielone przez n plus 1000. Teraz tu n plus 1000 się skraca i widzę, że to jest... Jeszcze jedno zero. O, tu jest milion jeden. Tak, i teraz tu mi się skraca, że zostaje n minus 1000 plus, no właśnie to tutaj, milion jeden podzielone przez n plus 1000. No jak n jest bardzo duże, no to widzimy, że to dąży mi do zera, prawda? Chociaż tu jest milion jeden, no to jak n jest 100, 200, 300 milionów, prawda? To mogę uczynić tak małym, o ile n jest dostatecznie duże, czyli widzę teraz, że ten ciąg Cn dla dużych n-ów, dla bardzo dużych n-ów, to jest tak jak n minus 1000. Czyli rzeczywiście on rośnie mi nieograniczenie, czyli nie jest zbieżny. No i ostatni ciąg dn, ten jest może najłatwiejszy, prawda? Można tu jawnie wypisać jego wyrazy. No to jest na przemian minus 1, 1, minus 1, 1, minus 1, 1 i tak dalej. To się ciągnie tak w nieskończoność. Na przemian jest 1 i minus 1. No i ten ciąg jest ograniczony, prawda? Nie jest tak, że jego wyrazy mogą być dowolnie duże, ale nie przybliża mi żadnej liczby, prawda? Zawsze jest minus 1, 1, minus 1, 1. Nie skupiają się te wyrazy wokół żadnej liczby. Czyli ten ciąg również nie jest zbieżny. Nie jest zbieżny. Zatem z tych czterech ciągów tylko ciąg AN jest zbieżny i jego granica wynosi 1.